Jeden z protestujących rolników miał oto takie hasło na swoim traktorze: Putin, zrób porządek z Ukrainą i Brukselo i z naszymi rządzącymi. Oczywiście flaga byłego ZSRR i te zdjęcie już obiegło świat i trafiło też na Ukrainę. I co sobie pomyślą Ukraińcy i na świecie, że no kto w Polsce protestuje? Sympatycy Putina tracąc w ogóle spojrzenie na prawdziwe powody protestów rolników. Myślę, że jeden taki człowiek szkodzi całej grupie, bo będą teraz na pewno negatywnie postrzegani. No i oczywiście będzie się mówić, że ten, kto protestuje z rolników, to jest sympatyk Putina i wspiera Rosję. Tylko tak się zastanawiam, czy ten człowiek to robi sam z siebie, czy ktoś mu w tym pomaga i ma w tym jakiś bardziej głębszy cel. Oczywiście sprawa trafiła już na policję i mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany.